Na kilka dni przed Wigilią studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się, by wspólnie przygotować się do zbliżających świąt, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie świąteczne życzenia. Spotkanie rozpoczął spektakl przygotowany przez słuchaczy. Sekcja teatralna wystawiła wzruszające przedstawienie opowiadające o tym, o co tak naprawdę chodzi w świętach Bożego Narodzenia. Goniąc zaślepieni za tradycjami, zapominamy o samej istocie narodzin Zbawiciela. Święta nabierają komercyjnego charakteru, a ich duchowy wymiar odchodzi na dalszy plan. Szkoda mi jej, tak późno, a ona jeszcze pracuje. Kupuję w gazetę? Patrz, jaka piękna sukienka. Ale cudna, faktycznie. Piękna. Ale jaka cena. No przestań, powiedz mężowi, niech ci kupi. No w końcu święta. Zasłużyłaś sobie na to. No, no powiedz, wiesz, mnie mój jeden kupi. Złoty zegarek na święta. Dzień dobry Panią. Dzień dobry. Czy możecie mi Pani powiedzieć, dlaczego święta Bożego Narodzenia są dla Was tak ważne? Pada śnieg. No, są piękne wystawy. Ludzie są ładnie ubrani. Rozdajemy prezenty. Spotykamy się z rodziną. No i nie wiem. Życzę Paniom wesołych, zdrowych świąt. Dziękuję. Starsze panie uważają, że święta to czas przebaczania, dzielenia się i wspólnego spędzania czasu. Ale dziewczynka, ona była rewelacyjna. Ciekawe, co miałaby do powiedzenia sama święta rodzina. Czy to dziecko to Jezus? Czy on jest Bogiem? Skąd Pani o tym wie? To wszystko jest dla mnie jakieś takie dziwne. Jeżeli jest Bogiem, to Jego Królestwo jest w niebie, a On zrobił sobie wycieczkę na ziemię. Jak długo tu będzie? Jezus jest Synem Najwyższego. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowanie nie będzie końca. Jak się Pani czuje jako matka kogoś, kto ma zbawić świat? Kiedy usłyszałam, że wybrano mnie na Matkę Chrystusa, bardzo trudno było uwierzyć w to, co powiedziano. Musiałam odsunąć tą myśl od siebie, żeby móc spokojnie żyć, zasypiać i śmiać się. Mój syn ma odejść, a ja będę bardzo zranna. Trudno jest żyć, kiedy zna się taką przyszłość. Kręć. Znajdujemy się w Betlejem. Stoję w miejscu, gdzie dosłownie przed chwilą przyszedł na świat Jezus, o którym mówi się, że ma zbawić świat. Już prorok Michał zapowiedział, że właśnie tu, w Betlejem, przyjdzie na świat władca, pasterz całego ludu. Jeszcze dokładniej nikt nie wie, czego można się spodziewać po tym władcy, ale będziemy Państwa na bieżąco informować o nowych faktach z życia Jezusa. Z Betlejem dla Telewizji UTV, Danka Kołodziejczyk. Juda, co żeś się takim strasznie? Myślisz, że ten anioł przyszedł po twoje duszę? O, odważny się znalazł. Ty też zapomniałeś języka w gębie. Taki, a wiecie dlaczego do nas przyszły te anioły? Wiadomo, Juda jest przystojny, dlatego. Jak by do nas przyszły, aby sobie żarty stroi tam, jak te chóry anielskie, do całych śpiewa.
gdy się Chrystus znowu... ale tak to pan przebał. I jak te chóry anielskie zaczęły tak śpiewać, to ja dobra nie myślałam, że jestem w niebie. Panowie, panowie, chcę zadać kilka pytań. W dalszym ciągu znajdujemy się w pobliżu stajenki, w której na śniadanie przyszedł Jezus. Jego pełne sensacji przyjście obwieścili światu aniołowie. Jakiego światu? Jakiego światu? On ukazał się nam, bo my jesteśmy biedni i prości. On przyszedł do nas, do takich jak my. To co to znaczy słowo Zbawiciel? Ja dalej nie wiem, panie Rucona. Ja jedno, łonie Bogiem, przyszedł z nieba, ma swoich aniołów, którzy uchwały sprzywają, a my idziemy oddać mu pokój, moje króle całego świata. I tylko to się liczy, hej! Co kazał? Pośpiesz ciszę, jazda wciąż świeci. Witam panowie, powiedzcie mi, dlaczego tak bardzo chcieliście tu dotrzeć? Betlejem, powstań, świeć. Chwała Pana rozbłysła nad Tobą. A oto ciemność okrywa ziemię i ponad Tobą jaśnieje Pan. I pójdą narody do Twojego światła. Podnieś Twe czoło i popatrz. Ci wszyscy dążają do Ciebie. Tak. Wygląda na to, że Zbawiciel jest wśród nas. I co my na to? Jak go rozpoznamy? Jak go przyjmiemy? Tato, zaraz będę. Bez zmartwień, z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście. Czeka nań przecież miejsce. Wesołych świąt, niech snuje się mu kolęda. Zielony gałązek, niech wam pachnie. Wesołych świąt. A z gwiazdką pod świecze kłuną jasną życzcie sobie najwięcej zwykłego ludzkiego szczęścia. Wesołych świąt! Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć milkniesz, by wysłuchać innych, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych poprzez ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Rozpoczęła, cytując matkę Teresę z Kalkuty, przewodnicząca Rady Słuchaczy Wiesława Polak. Niech gwiazda betlejemska prowadzi nas do tych, którzy pragną serdeczności, by z nadzieją i optymizmem mogli patrzeć w przyszłość. I niech światło i pokój betlejemskiej nocy na stałe zagoszczą w sercach naszych. Życzę zdrowych, spokojnych i radosnych świąt. A nadchodzący milowymi krokami nowy rok niech obdarza nas nadzieją i pomyślnością. Świąteczne życzenia słuchaczom złożyła także pełniąca obowiązki dyrektora Miejskiego Domu Kultury Urszula Równa. W tych wyjątkowych dniach chcę życzyć Państwu wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań i wiele, wiele powodzenia. Niech w nadchodzącym nowym roku 2017 szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszcza, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. A z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam życzenia miłości, spokoju, wszelkiego dobra, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery. Wszystkiego dobrego
ode mnie i od wszystkich pracowników Miejskiego Domu Kultury. Wszystkiego dobrego. Na zakończenie ostrowscy studenci oraz zaproszeni goście odmówili wspólną modlitwę, odśpiewali kolędę wśród nocnej ciszy i podzielili się opłatkiem, składając sobie najserdeczniejsze życzenia i powodzenia w nowym 2017 roku.